Szczęść Boże, witamy bardzo serdecznie na omówieniu kolejnej definicji katechetycznej. Wiara bez uczynków martwą jest. Jakiś czas temu mówiliśmy już o tym, czym jest wiara, że jest przylgnięciem do danej rzeczywistości, jest pójściem za nią, jest kreowaniem różnych swoich decyzji wokół czegoś konkretnego, w co się uwierzy. Jednak w chrześcijaństwie nie tylko sama decyzja, nie tylko same nastawienie jest ważne, ale... Ale także ekspresja tego. Musi się to wyrażać. Już kiedyś mówiliśmy Państwu, że chrześcijaństwo jest wcieleniowe, tak powiem. Skoro Pan Bóg się wcielił, swoją miłość wyraził do nas poprzez konkretne, materialne człowieczeństwo, to całe chrześcijaństwo jest nie tylko pewnym nastawieniem serca, nie tylko pewną intelektualną koncepcją świata, człowieka, Boga, ale jest ekspresją tego na zewnątrz. Konkretnym działaniem. Konkretnym, cielesnym. Po prostu, jeśli twoja wiara nie przemienia się w ciało, w konkret materialny, w ekspresję, to nie łudźmy się, że ona jest. Jeżeli kochasz żonę, musisz to wyrażać. Nie tylko w sercu czuć i bez wyrazu. Musisz to wyrażać. Gestem, słowem, uczynkiem, pracą, na tysiąc różnych sposobów. To jest chrześcijaństwo. Dzisiaj niejednokrotnie można usłyszeć, że ktoś mówi, wiara to jest moja bardzo wewnętrzna sprawa, prywatna i nie musi być widoczna. Ważne jest to, co mam w sercu. Ważne jest to, co mnie wiąże z Bogiem w sercu. Nie muszę tego robić, jeszcze ktoś doda, na pokaz. Nie muszę tego pokazywać, że wierzę. Albo słyszymy takie wypowiedzi polityków, że, i to mnie bardzo zawsze dziwi, bo niektórzy mówią tak, no ja swoją wiarę to zostawiam za klamką Sejmu. W takim razie on nigdy nie jest chrześcijaninem, ponieważ chrześcijaństwo to jest wcielenie nauki Jezusa Chrystusa w życie. Wszędzie, wszędzie. W każdym miejscu. Tak. Oczywiście, że tak. Więc on za tą klamką też nie jest chrześcijaninem. Mamy do czynienia na każdym etapie z niechrześcijaninem, jeżeli takie coś mówi. Święty Jakub taką sytuację w swoim liście opisuje tak. Wiara bez uczynków martwą jest, czyli jest bezużyteczna, jest w zasadzie jej nie ma. Musi iść za wiarą po prostu działanie, uczynki bardzo konkretne. Nie da się tych dwóch rzeczywistości od siebie oddzielić. W związku z tym, rzeczywiście, jeśli ktoś mówi, że to jest coś jego prywatnego, wewnętrznego, ale nie widać tego na zewnątrz, w jego decyzyjności, w jego postawach, także w jego traktowaniu innych, w tym, żeby żył Ewangelią, no to jest martwe. De facto nie istnieje, nie ma tego. Wiary nie można oddzielić od uczynków miłości, gdyż one są jej sprawdzianem. Tak napisaliśmy. Czyli musi być ekspresja tej wiary. Warto w tym momencie przytoczyć słowa Pana Jezusa. Pamiętacie Państwo może tę opowieść, ten obraz, przypowieść o budowaniu domu na skalę. Najczęściej w liturgii, na przykład to jest także w liturgii małżeńskiej, to ten fragment jest czytany z pominięciem tego, co jest wcześniej. A to są bardzo istotne słowa, bo one właśnie mówią są o przerażające. I ja pozwolę sobie je w całości przeczytać. To jest z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 7, wersety od 21 do 27. Jezus powiedział do swoich uczniów, nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
Wielu powie mi w owym dniu: Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Każdy więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, a on jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. I to jest ten fragment, który potwierdza Jakubowe wezwanie: wiara bez uczynków martwa jest. Czasem można nawet mówić o swojej wierze, jak ja bardzo wierzę, opowiadać, jak ja się pięknie modlę. I co z tego? Mrożące krew w żyłach, odpowiedź Pana Jezusa, słowa Pana Jezusa, który na wezwanie tych ludzi, którzy mówią, no przecież, właśnie chwalą się tym, że nawet wyrzucali złe duchy, no słuchali Jego słów, mówią: Panie, Panie, przyznają się, że to jest ich Pan, że to jest ktoś ważny. I te słowa odpowiedzi Pana Jezusa zza drzwi wręcz: odejdźcie, nie znam, nigdy was nie znałem. Mrożące krew w żyłach, ponieważ ci ludzie są przekonani o tym, że słuchając, przecież słuchali, nawet może coś tam robili w Jego imię, ale to jest niespójne. Nie tam nie. Ksiądz, ja 3 różańce dziennie odmawiam. Ajejku. 3 różańce, no tak, taka jestem. Tak. A tak, proszę Panie, a to, no to podziwiam, no. A jak się Pani tutaj mieszka? A wie ksiądz, nie najlepiej. A czemu? A sąsiadki mam takie. No to a jakie są? A takie w moim wieku, ale nie gadam z nimi. W ogóle, już w ogóle nie. Aha, ale 3 różańce codziennie Pani odmawia. Tak. Za nie się Pani też modli? Za nie nie. Aha. No, scenka rodzajowa. Proszę Państwa, to nie są bardzo, aż tak rzadkie rzeczy. Oczywiście, że tak. Ja to prześmiałam, ale w różnych, subtelniejszych, innych formach tak jest. Tak. Więc my czasem nie łączymy tego, że właśnie na takie uczynki to się przekłada. Tak, a Pan Jezus mówi o takich osobach, że nigdy ich nie znał. I jak mają to odejść? Nie? Panie Jezu, jako modliliśmy strasznego. Się 3 różańce dziennie. Jak w Twoje imię żeśmy nauczali całą rodzinę, jak ma żyć. Twoją Ewangelię żeśmy cytowali zięciowi, synowej i wnuczkom. Jak? Tak, to jest. Dlatego też warto zwrócić uwagę w swojej wierze, jeśli ktoś uznaje, że jest wierzący, na ile to jest potem przekłada się na jego życie, na jego decyzje, na uczynki, na to, w jaki sposób myśli, rozmawia, traktuje innych. To się wyraża we wszystkim. Jeśli z jednej strony mówię, że jestem człowiekiem wierzącym, z drugiej strony kompletnie czystym człowiekiem, tak, związanym z kościołem, tak, związanym z kościołem, a potem decyduje. Każdą niedzielę chodzę do kościoła. Ja jeszcze nie opuściłem żadnej. A potem jednocześnie. Ale ja widziałem sprzeciwka, sąsiad, w ogóle on nie chodzi. Tak. Nie chodzi. Tak, to wpływanie się księdza w tę sytuację pozwala myśleć, że ksiądz się spotkał bardzo wyraźnie z takim. Na co dzień, proszę księdza, na co dzień. Tak. I rzeczywiście, no jeśli ktoś tak twierdzi, a jednocześnie decyduje w sposób przeciwny zupełnie, czy to nauczanie Ewangelii, czy nauczanie Kościoła,
No to jest taka niespójność, o której Pan Jezus mówi zza drzwi, nigdy was nie znałem. Niespójność, właśnie to jest ta, i to jest też związane z nierozumnością, takim brakiem osądu trzeźwym swojej sytuacji, swojego postępowania z deklarowanymi przekonaniami. To są deklarowane, ale w rzeczywistości skarb tego człowieka jest gdzieś indziej. Tak. I te sytuacje tylko to ujawniają. Tak. Jakieś kody QR tak, zaproponujemy. Idziemy do różnych dzieł. Chciałem zaproponować Państwu, razem zastanawialiśmy się, jakie dzieło plastyczne i wybór padł na Petera Ertsena z XVI wieku, niderlandzki z Amsterdamu malarz Uczynki Miłosierdzia Chrześcijańskiego. Oczywiście w konwencji swojej epoki maluje na jednym obrazie scenki rodzajowe pokazujące uczynki miłosierdzia wobec ciała głównie. Bardzo piękny obraz, taki typowo dydaktyczny, na lekcję religii dzieciom można tak, postawić i mogą opisywać, sobie tak albo gdzie nawet jest jaki, tak, jaki jaki uczynek czynnik miłosierdzia, teraz miłosierdzia, tak, zinterpretujcie. Tak. Bardzo piękny obraz. I Państwa także zachęcam do popatrzenia Chodnych na ten nakarmić. A nie, to nie to. Nie, tutaj, tam jest, to jest coś innego, tak, co więźniowie. Tak. Nie, źle tutaj, Jasiu. Tak. Zachęcam Państwa do tego, żeby właśnie zinterpretować, który obrazek co przedstawia. Tak, jeśli chodzi o dzieła muzyczne, to chcieliśmy zaproponować piękny utwór, bardzo znany, nie zawsze przypisywany słusznie różnym autorom, ale jego autorką jest Dalida, piękna piosenkarka, która jest, śpiewała w tylu różnych językach, od angielskiego przez włoski, hiszpański, przez arabski. Jolanda. Jolanda, piękna kobieta, tragiczna postać, zmarła przedwcześnie, samobójczo. Piękne utwory, czasami nawet nie wiemy, że do niej należą, bo też w różnych językach są tworzone. Ten utwór Parole, parole. Tak, z Alain Delon nagrany tak, w 1973 roku, jeden z bardziej znanych utworów, pokazujący po prostu puste słowa tak, mężczyzny, słowa, kłamstwa. Słowa, tak cały czas powtarzasz. Niespójność. Niespójność. No, albo jedno deklaruje, a potem tak, nie ma z tego komplementy jej nic. Prawi, a bałamuci jej w głowie. Słowa, tylko słowa rzucane na wiatr. Tak. Nic z tego nie ma. Zresztą Dalida jest taką postacią, która, jak się wydaje, pisała o swoim życiu głównie te piosenki. Zresztą jest bardzo piękny film o Dalidzie, który polecamy. Nie jestem pewien teraz daty, sprzed kilku lat, na pewno gdzieś po 2015-16 bardzo roku. Bardzo dobrze zrobiony, biograficzny, piękny, gdzie dużo jest jej piosenek. Pięknie wkomponowane piosenki tak, właśnie w te momenty jej życia, kiedy ona przeżywa jakąś kolejną tragedię najczęściej. Tak. Więc film Dalida także polecamy tutaj do tej definicji. Oczywiście, że tak. Coś z muzyki jeszcze. Z muzyki, proszę Państwa, jeszcze chciałem zaproponować dwa koncerty skrzypcowe. Mianowicie jeden z bardziej znanych w literaturze muzycznej koncert skrzypcowy Czajkowskiego, D-dur, opus 35. To jest jeden z najtrudniejszych koncertów skrzypcowych, najeżony trudnościami technicznymi i muzycznymi w pięknej konwencji. Dlaczego? Przy tej definicji, żeby pokazać, jak piękno jest skorelowane z wysiłkiem. Tak jak uczynki piękne wynikają z więzi, z wiary. Tak tutaj piękno jest wydobyte za cenę niesamowitego ćwiczenia. Trzeba być naprawdę wirtuozem najwyższej klasy, żeby dobrze ten utwór zagrać. Są też takie akty człowieka, męczeństwo, zaprzeczenie sobie, które wynikają z czasem całości życia, całej postawy, do której człowiek czasem do męczeństwa przygotowuje się całe życie. A potem ten jeden akt, powie ktoś, ach, dobrze, że tak zrobił, jak się mu tak udało. To jest nastawienie serca.
Tak jest w przypadku Maksymiliana Marii Tak. Kolbego. Bardzo często kojarzymy go tylko z tym ostatnim aktem jego życia, kiedy oddał się dobrowolnie na śmierć w obozie koncentracyjnym. I wydaje nam się, no, można powiedzieć, o, w tym momencie można, Tak. udało mu się, bo wstrzelił Tak, się. tak, tak. A to człowiek, I który siły całe życie, on całe mało życie. odpoczywał. On samolotem do Japonii latał, tam założył franciszkanów. To są, on całe życie Tytan, oddał, tak. tytan. Więc ten moment ostatni oddania życia jest tylko konsekwencją Tak, oddania to znowu życia. nastawienie Tak. serca. No, Tak. akurat w tym momencie Więc ktoś, spełniło kto gra się. ten koncert i słyszymy to piękno, to jest okupione wysiłkiem, ćwiczeniem całego życia. I jakby podobny koncert skrzypcowy, który chcę także zaproponować, to Johannesa Brahmsa, też tej samej tonacji, D-dur, opus 77, który w historii muzyki jest nazwany koncertem przeciwko skrzypcom. Brahms napisał koncert dla swojego przyjaciela. Gdy ten przeczytał kilka taktów, powiedział, że nie będzie go grał, ponieważ oprócz tego, że jest bardzo trudny technicznie, to on jest wtopiony. Tak, zresztą muzyka Brahmsa, koncerty fortepianowe, to jest inna faktura niż na przykład koncerty fortepianowe Chopina, czy choćby nawet Czajkowskiego, ten koncert skrzypcowy, gdzie skrzypce tam grają główną rolę. A tutaj u Brahmsa jest on wkomponowany w całą orkiestrę, żeby inaczej wydobywać dźwięk, żeby on wybrzmiał. No, no, jak skrzypek ma się zaprezentować, jak obój tutaj ma piękną grę, a skrzypce jedynie jakby towarzyszą. I to jest koncert skrzypcowy, gdzie skrzypek ma grać pierwsze I jeszcze tak trudny, i nie? tak trudny. To po Więc co? tak, i dzisiaj to jest ambicją każdego wielkiego skrzypka, żeby zagrać ten koncert skrzypcowy, koncert przeciwko skrzypcom. Chodzi o to, że spójność pewnych przekonań z ekspresją ich. Wiara bez uczynków martwą jest. I także w tym koncercie skrzypcowym będzie to wybrzmiewało. W kontekście męczeństwa, o którym ksiądz wspomniał, warto powiedzieć o różnych postaciach męczenników, także zaprezentowanych w książkach albo w filmach. Chcieliśmy powiedzieć o przykładowym filmie o świętej Barbarze. Z Tak, z 2000. 2012 roku, Piękny film, piękna piękna kobieta, Barbara. tak, aktorka i dramat relacji z tatą. Tak, ponieważ no, ona chrześcijanka chciała, no, chciała Panu Jezusowi oddać swoje całe życie. Musiała wejść w konflikt rodzinny, I ostatecznie jej ostatecznie męczeństwo, ostatecznie okupiony. tata ją zabija. Straszne, coś okropnego. Warto zobaczyć ten film, ponieważ Święta Barbara jest tam właśnie taka z krwi i kości, pokazana piękna kobieta, dziewczyna w zasadzie, bo to jest bardzo młodziutka, mądra, ucząca się, studiująca, będąca radością swojego taty. No, to było podsumowanie, uczynkiem już ostatecznym jej wiary, Tak. jej pójścia na I całość. inny film także o takiej spójności wiary i jej zewnętrznej ekspresji, przekonań, to Bóg nie umarł. Tak, Bóg nie umarł z 2014 roku, doczekał się podwójnej już kontynuacji. Historia studenta, który na uczelni, na zajęciach filozofii musi, tak jak pozostali studenci, żeby uczestniczyć w tych zajęciach, zdeklarować się, że Bóg umarł, Bóg nie żyje. Ale on jest wierzącym człowiekiem i się na to nie godzi, przez co musi podjąć wyzwanie swojego profesora, żeby udowodnić istnienie Boga. Jego wiara w konsekwencji powoduje, że musi ją bronić, udowodnić. Musi także wielu nieprzyjemności, w zasadzie Doświadcza, rujnuje mu tak. się życie na wielu Tak. poziomach, na wielu Bardzo frontach. zaskakujące jest zakończenie, Tak. ale to nie będziemy Nie będziemy. spoilerować. Tak. I zapraszamy do tego filmu. On jest osadzony we współczesności, w życiu studenckim i w takich sytuacjach i takich dialogach, które mogą się wam wydarzyć w codzienności.
Tak, to jest bardzo piękne. Myślę, że jeszcze warto powiedzieć o filmie, powiedziałbym o filmie Apostoł z 2014 roku. Tak, to jest, no tak, warto zobaczyć ten film także przy innej okazji. To jest, proszę Państwa... Film 2014 rok, żeby nie pomylić, bo jest kilka filmów o tym Apostoł. Tytule. A ten rozpoznacie po jego arabskości. Tak, ponieważ Francja. La France. Francja, współczesna Francja. Nous sommes presque pays arabe. Właśnie. Tak. Jak w tym filmie też zresztą to jest pięknie pokazane. Człowiek, który jest w rodzinie no, muzułmanin, tak. Arab, muzułmanin, Francuz, który pewnego dnia na fasadzie kościoła, gdzieś tam na plakacie, widzi fragment z księgi proroka Jeremiasza. Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, albowiem będziecie mnie szukać z całego serca. Och, to jest piękne. No, albowiem będziecie mnie szukać z całego serca. Też pasuje pięknie do nastawienia serca. Z całego serca ten człowiek szuka Pana Boga i odnajduje go ostatecznie wsiąkając w chrześcijaństwo, idąc za chrześcijaństwem, chociaż jest w rodzinie bardzo ortodoksyjnie muzułmańskiej. Jego brat przygotowuje tak. się do bycia imamem wspólnoty, a on krok po kroczku tak, poznaje chrześcijaństwo. Też to jest rozumne bardzo tak, wejście. On dyskutuje z księdzem, udaje się do księdza. Tak, ma wątpliwości. Jednocześnie to pójście za Chrystusem kosztuje go bardzo dużo. Jest to męczeńskie ostatecznie tak, pójście. Męczeńskie. On wchodzi w konflikt z całą społecznością swoją, z bratem ukochanym, z rodziną. Coś bardzo... Ruina życia. Ruina życia. Tak. Ale idzie za tą wiarą i co powoduje no, pójście całościowe, decyzje, uczynki, odmianę życia. No męczeństwo. Piękny przykład także spójności wiary i życia. Więc wiara nie jest jedynie teoretyczna, nie jest filozofią. Stąd też nie można być wierzącym i niepraktykującym. Nie polega jedynie na słuchaniu nauki Jezusa, lecz polega na jej wypełnianiu. Dopiero taka wiara jest warta wiary, czyli warta, żeby ją przeżywać. I taka wiara dopiero jest pociągająca, jest dla innych tak, rozpalająca. Tak, czasem się zastanawiamy, proszę Państwa, dlaczego nie jesteśmy misyjni wśród swoich znajomych, przyjaciół, wśród swojej rodziny. No, ponieważ zredukowaliśmy bardzo często wiarę do rytualizmu i moralizmu, a nie do tkanki życia, w której ta wiara wybrzmiewa. Tego Wam życzymy bardzo i sobie też. I sobie też. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Z Panem Dziękujemy Bogiem za uwagę.